50. rocznicę wydarzeń marca 1968. Narracja wokół tego wydarzenia jest taka, że była to tak jakby cezura w historii Polski. Najważniejsze wydarzenie, nawet ważniejsze chyba od samego chrztu 1000 lat temu. Przedtem było pewnym społecznościom dobrze, a od tego momentu było im źle. W związku z tym histeria przekroczyła już granicę śmieszności. Oto syn wysokiego funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawiciel zagranicznych mediów w Polsce, porównuje obecną sytuację dzisiejszą, czyli to, co się dzieje tu i teraz, z tym, co było w marcu 1968 roku. Tak jakbyśmy mieli bicie studentów, robotników, tak jakbyśmy mieli zatrzymania, tak jakbyśmy mieli masowe represje, jest dokładnie to samo. A przecież ludzie mogą wyjeżdżać za granicę, wtedy przecież nie mogli. Mogą demonstrować, nawet mogą łamać prawo, co się notorycznie zdarza i właściwie nie ma za to żadnych konsekwencji. Jak można tę sytuację porównywać z tym, co było kiedyś? To jest tylko liczenie na zbiorową niepamięć, ponieważ większość żyjących dzisiaj Polaków tamtych wydarzeń nie pamięta, albo byli na tyle młodzi, byli dziećmi, że nie wiedzą, co się wtedy działo. W związku z tym można im opowiadać wszystko. To jest historia całkowicie nieprawdziwa. Ale mamy gorsze rzeczy. Oto człowiek, który jest przedstawiany jako reżyser, człowiek, który jest publicystą tak zwanej krytyki politycznej, skrajnie lewackiego środowiska w Polsce, który żyje w jakiś sposób z dotacji państwowych, czyli z naszych pieniędzy. Człowiek, który sam się przedstawia, że przez długi czas pracował w Tel Awiwie, czyli w Izraelu, opowiada w Gazecie Wyborczej, że to, co się wówczas zdarzyło 50 lat temu, to było ludobójstwo. To już nie jest granica groteski przekroczona. To jest uwłaczanie pamięci milionom ofiar, które straciły życie w wyniku niemieckiego najazdu na Polskę, na inne kraje, a następnie eksterminacja całych grup narodowościowych. Pamiętajmy, że ofiarami niemieckich oprawców byli nie tylko Żydzi, przede wszystkim inne narody. Żydzi wśród nich stanowili istotny procent, ale to nie była połowa, to nawet nie była 1/4. To była część wszystkich ofiar. Dzisiaj przedstawia się to jako Holokaust, jako zbrodnie dotyczące tylko Żydów. Nie, ginęli Polacy, Białorusini, Rosjanie, ginęli przedstawiciele wszystkich innych narodów w krajach przez Niemcy okupowanych. Tak jakby cała reszta poszła gdzieś i zniknęła. Ludobójstwo jest to bardzo określone pojęcie prawne, zresztą wymyślone przez polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, profesora Włodzimierza Elemkina, i oznacza wyniszczenie w tym przypadku jakiejś kategorii narodowej, religijnej, społecznej, fizyczne wyniszczenie, eksterminacja. Musi być cel, czyli takie założenie, że trzeba to zrobić i musi być wykonanie tej zbrodni. Wtedy mamy do czynienia z ludobójstwem. Natomiast to, że coś się wtedy w Polsce działo, co nie do końca jest przecież Polakom dzisiejszym znane, nie może być nazwane ludobójstwem. Jeśli trywializujemy to, co się stało 50 lat temu, odnosimy to do lat wojny i okupacji, to znaczy, że niszczymy etos tych, którzy stracili życie. W marcu 1968 roku nie było ofiar. Były bicia, rzeczywiście. Były represje, które przekroczyły także Warszawę. Nie tylko pod Uniwersytetem Warszawskim, nie tylko pod Komitetem Centralnym KCPZPR, nie tylko pod Teatrem Wielkim na ulicach Warszawy. Bojówki partyjne, ubrane w takie same płaszcze, w takie same bereciki, z drewnianymi kijami, lachami, biegali, bili ludzi. Pamiętajmy też, kto to robił. Zastępcą szefa ORMO w Warszawie, dowódcą tych bojówek partyjnych, które tak masowo ludzi prześladowały, był niejaki towarzysz Kacman. W Polsce Ludowej nazywał się Kotowski. Po odwalaniu roboty dla partii wyjechał razem z innymi. I teraz, czy on jest emigrantem marcowym, człowiekiem prześladowanym, czy on jest przedstawicielem aparatu władzy, który skorzystał z okazji i uzyskał na Zachodzie status człowieka represjonowanego w Polsce, bojownika o wolność i demokrację. Całkowicie zaugana narracja. Dochodzi do absurdów także ze strony tych, którzy uczestniczyli w tamtych wydarzeniach i wiedzą dobrze. Adam Michnik, który jeszcze 20 lat po tych wydarzeniach, jeszcze w 1988 roku, deklarował, że komunistyczna Polska to była moja Polska i utożsamiał się z komunistami. I nie ukrywam, że przynależał wtedy do komunistów. On bardzo dobrze wie, co się wtedy działo i z pewnością do dzisiaj pamięta. A mówi, że to był horror horrorów, czyli straszna straszność, że nic gorszego w Polsce się nie wydarzyło. On porównał to, co się działo w marcu 1968 roku do Katynia, czyli 20 kilka tysięcy. W
przedstawicieli polskiej inteligencji, oficerów, ale także urzędników, ludzi wybitnych, naprawdę intelektualistów, którzy zostali zamordowani przez NKWD, jest odpowiednikiem tego, co robiły partyjne bojówki na ulicach Warszawy i innych miast, nie tylko wobec studentów, ale także wobec robotników, dlatego że wydarzenia marca 68 mają tak jakby dwie warstwy. Grupa ludzi, określana później jako komandosi, działając w ramach systemu, chciała w tym systemie zmian wewnętrznych. Natomiast gdy ludzie zobaczyli, że pojawiła się jakaś szczelina, gdzie można okazać te odruchy wolnościowe, gdy zaczęli wychodzić na ulicę nie pod hasłem, że władza od tego towarzysza do innego ma przejść, tylko precz z taką władzą, precz z komuną, to wtedy, gdy się zwymtęło z rąk, zostało wszystko zastopowane i olbrzymia większość represji po marcu 1968 roku dotknęła nie tych, którzy organizowali, którzy dzisiaj właściwie wszystko zgarniają jako swój etos z tamtego okresu walki z komunizmem, bo oni tak naprawdę z komunizmem nie walczyli. Musieliby zacząć we własnym rodzinnym domu, musieliby walczyć z rodzinami, z braćmi, tak jak Adam Michnik musiałby walczyć ze Stefanem Michnikiem, z rodzicami, z bardzo innymi, bliskimi, krewnymi i musieliby tę walkę rozpocząć tam, na tamtym poziomie. Tego wszystkiego nie było. Historia marca 1968 roku jest zakłamana. Usiłuje nam się narzucić narrację, że to było wydarzenie zupełnie wyjątkowe, nie mające precedensu w historii Polski. I zaledwie dwa lata wcześniejsze wydarzenia. Obchody milenium, czyli tysiąclecia chrztu Polski, gdzie było kilkadziesiąt tysięcy ludzi represjonowanych, wyciąganych z religijnych procesji, za to, że śpiewali pieśni religijne, za to, że nie mieli na to partyjnego zezwolenia. Dziesiątki i setki długoletnich wyroków więzienia, dziesiątki tysięcy, którzy stanęli przed kolegium, później byli wyrzucani z pracy, szykanowani przez wiele następnych lat, poszło w zapomnienie. Natomiast ważniejsi są ci, którzy dziś mają głos. Tamci ludzie głosu nie mają. Jeśli pozwolimy to zakłamywać, jeśli pozwolimy ludziom wierzyć w to, że obecnie to, co robi rząd, jego przedstawiciele, to jest dokładnie to samo, co robił Gomułka, Mieczysław Moczar i inni. Jeśli uwierzymy w te opowieści, a coraz częściej się pojawiają, że rodziny żydowskie szukają gdzieś miejsca schronienia na wsi, w lesie, w jakichś leśniczówkach, żeby dzieci tam ukryć, to nie jest opowieść o marcu 68, to jest opowieść o dzisiejszej Polsce. Tu i teraz jest atmosfera pogromowa, grozi im zagłada i oni ponownie muszą szukać miejsca ucieczki i miejsca ukrycia. Nie wolno się na to zgadzać. Cała histeria z tym związana, z tym 50-leciem, powinna być od początku do końca odkłamana. Powinniśmy ubiegać się w dalszym ciągu już o nie tyle osąd prawny, bo to będzie niemożliwe, chociaż niektórzy przedstawiciele tamtej ekipy jeszcze żyją, ale całkowity, jednoznaczny osąd moralny. Jeśli Polska nie była w stanie dokonać ekstradycji kapitana Stefana Michnika, towarzysza partyjnego, współpracownika informacji wojskowej, mordercy sądowego, pod tym pretekstem, że on do Polski wrócić nie może, bo tu mu grozi zagłada. Jeśli Polska nie mogła dokonać ekstradycji z Wielkiej Brytanii, Heleny Wolińskiej, czyli Mindy Feigi Danielak, która jako podpułkownik, prokurator prokuratury wojskowej sporządzała akty oskarżenia i inne dokumenty prawne czy pseudoprawne, które w konsekwencji prowadziły do śmierci naszych bohaterów. I ona też twierdziła, że jej ekstradycja byłaby jej wydaniem do kraju obozów koncentracyjnych, czyli na zagładę. Odkłammy to wszystko. Zacznijmy się uczyć, zacznijmy szukać. Nie wierzmy pseudoautorytetom, bo oni po prostu bezczelnie kłamią.